Siema. Piliżam z tej strony. Przed buildami jeszcze wleci takie małe, szybkie omówienie tego, co GG już tam pokazało do tego momentu. Po pierwsze, niech sobie leci w tle, będą to skiny za challenge. Mi osobiście się podobają. Pytanie do Was, jak Wam się podobają? Mamy tutaj ten sam motyw, co mieliśmy na kalendrze. Za odpowiednią ilość challenge będziemy otrzymywali kolejne części po prostu setu. Dla mnie jak najbardziej fajny skinek, ale i tak go nie zrobię, bo ja nigdy nie robię challenge. Nigdy mi się po prostu tego nie chce robić. Drugą rzeczą, którą pokazali jest to, co aktualnie widzicie. Są to rezisty młopków i po lewej stronie mamy ich normalne rezisty, a po prawej mamy rezisty, kiedy jest na nie nałożony elemental weakness i te wszystkie rezisty są na czerwono, co znaczy tylko tyle, że te rezisty zostały obniżone. Spoko, przynajmniej jakoś wizualnie to będzie teraz wyglądało. Zobaczymy, czy dodadzą więcej tych okienek, na przykład z jakimiś modami, chociaż to raczej byłoby trudne. Kolejną rzeczą jest unikalna flaszka z explodem. Bardzo dobrze to wygląda. Tu dużo nie trzeba mówić. Bardzo, bardzo dobrze to wygląda. 28% szans na eksploda. To jest naprawdę dużo szans na eksploda. Nie znamy tutaj rolek. Zapewne jest to rolkę do 30. Ale również pamiętajmy o tym, że gdy będziemy dawali sobie. To, aby nasze flaszki były silniejsze, ta flaszka będzie miała również większą szansę na Exploda. Pytanie, czy będzie zdawała więcej obrażeń, ale to do końca nie ma znaczenia. Będzie to na pewno bardzo fajne wyjście na wiele bow buildów pod Elemental, bo w końcu będziemy mieli możliwość tam po prostu posiadania Exploda, co w niektórych buildach na pewno się przyda. Dla mnie jedna z lepszych flaszek w grze, jedna z ciekawszych flaszek w grze, która może zmienić gdzieś tam układanie buildów, bo już nie będą musiał mieć po prostu na klacie Exploda. Leci ona z Uber Sirusa, więc jednego z boss aktualnie w grze. Kolejnie mamy kartę na Rakali Funk, dwie karty na Rakali. Rakali w tym momencie nie jest zbytnio grane, ale dalej jest w dość dobrym miejscu, jeśli chodzi o samonerów. Może nie w najlepszym, ale z że daję karty. Przynajmniej będzie jakaś większa dostępność tego przymiotu, może nawet na startery. Kolejną rzeczą jest relik, Relic, który daje nam ekstra obrażony od fire'a oraz daje nam szansę na fortify'a przy melechicie. Dla tych co nie wiedzą, będziemy mogli mieć takiego jednego relika do naszej postaci, który będzie działał poza sanctum. Nie można się nimi tradować, mogą one nam tylko i wyłącznie wypaść właśnie z samego sanctum. Super rzecz z tym fortify'em, szczególnie gdzieś po prawej stronie drzewka, gdzie nie mam do niego dostępu. Może jakiś mele na raidercę, chociaż pod nerfie ls nie sądzę, ale jest to jakaś nowa dostępność fortify'a w grze jak najbardziej na plus. Kolejnie mamy dwa nowe walowskie skille: Val Venom Gaira oraz Val Blade Fury. W Venom Gyra dostajemy taką aurę, która po prostu działa tak, jakbyśmy mieli przy sobie ostrza już wybite, i gdy używamy Overlording Bladesów, to i po prostu się wypuszczamy. Blade Fury działa tak, że po prostu tworzymy kółko naokoło nas, które atakuje wszystkich wrogów. Ciekawy jestem liczby, jak na tym Blade Fury, czy będzie miał to jakikolwiek impact przy walce z bossami, czy będą to jakieś większe obrażenia, może większe ilości hitów. Tego aktualnie nie wiemy. Kolejnymi dwoma włoskimi skillami jest Wal, Molten Strike, który nie wygląda jakoś kozacko, oraz drugi skill będzie to Smite, który już wygląda całkiem kozacko. Może nie gdzieś tam do grania samym Smitem, ale być może jakieś 4LC do czyszczenia legionu, bo gdy zobaczymy, on dość się rozprzestrzenia pomiędzy łapkami. Nie wiem, jakie to są odległości, ale pewnie kiedy zainwestujemy trochę w Arię, na spokojnie będzie mogło to jakoś bardzo efektywnie zabić, może nie cały, ale może większość legionu. I ostatnimi dwoma skillami walowskimi będzie Wal Caustic Arrow. Tak jak widzicie, działa tak, że po prostu leci strzałka, rzuca wszędzie Caustic Arrowa. Działa to zupełnie jak Javelin w Diablo 2. Plak Javelin, i mamy jeszcze Fischera. Nowy skill, do walowską swoją wersję, który po prostu przeskakuje z paka do paka, targetując. Najbliższe jednostki, chociaż to jak nie wygląda, jakby najbliższe, może po prostu targetuję cokolwiek, co mam w zasięgu. I tu byłoby na tyle. Takie szybkie info. Liga startuje w piątek, pamiętajcie. W piątek również może wpadnie mój patent na tą ligę, w sensie co będę aktualnie robił. Oraz od piątku zaczynają się streamy regularnie. Wieczorami na Twitchu, na którego serdecznie zapraszam, będę streamował. Pewnie w okolicach od 21, gdzieś tam do jakiejś 2:3 drugiej, drugiej w nocy jak to zazwyczaj mam w zwyczaju mam nadzieję, że potem również w tygodniu w ciągu dnia będę miał czas, żeby streamować mam nadzieję, że to się uda więc serdecznie Was zapraszam na Twitcha i co, zostawcie tutaj suba, jeśli możecie ujudę Was pijam, na razie